Na co musimy zwrócić uwagę, kupując magnolię? Przede wszystkim powinniśmy zapytać sprzedawcy, jak rozmnażana była ta magnolia. Bo możemy kupić magnolię rozmnażaną poprzez szczepienie i odmiany w ten sposób rozmnożone kwitną najszybciej. Kolejną metodą rozmnażania jest sadzonkowanie i te magnolie też zakwitają dosyć szybko, ale jednak troszeczkę później. Natomiast odmiany rozmnażane z nasion poprzez siew niestety długo nie kwitną i na takie kwitnienie możemy czasami czekać nawet 10 lat. Dlatego wraz ze wzrostem ceny maleje nam okres oczekiwania na kwiaty. Polecamy podlewane.pl.